Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Po co telefon, żeby ręce się nie męczyli? Proszę. Ja sobie usiąść. A ja postoję, o się najeździłem, kurde. Co tam? Szanowni Państwo, dlaczego Wy nasyłacie na mnie, bo przytrzymują się, jakby innej drogi nie mają, ulicy nie mają innej, tylko przejeżdżają koło mnie policja i pogotowie. Ale ty za... Przepraszam, przerwę ci. I nie. Dobra. Nie przerywaj. Dobra. I ja mam obaw, że wy, no nie powiem kto, ale osoby dla mnie znane, bardzo znane, że są nasyłane na mnie, że przytrzymuje się, patrzą na plac, a was tak dużo wczoraj było u niedziela, co już to byli menele, że przyjeżdżaliście, odwiedzaliście, zdjęcia robiliście, a na ścianie wisi tablica, że zakaz robienia zdjęć i wrzucania do internetu. Zakaz dla was, bo dla trzech ludzi to nie, ale dla reszta zakaz, że nie można wrzucać do internetu wiadomości. Robię zdjęcia moje posiadłości i wrzucać do internetu. Dlaczego to wy robicie? Ja pytam. Czy dla was lżej, jak wychlacie butelkę piwa, wódki, wina i tak dalej, trunków? Dawaj, jedziemy. Nawet, no teraz mniejsze, dzięki Bogu, nie wygnakać, mniej przyjeżdżają. Ale, bo zrozumieli, że nie można wrzucać na internet i szkoła jest, to można zaapelować do dyrektora i tak dalej, i tak dalej. I dyrektor wezwie rodziców, a wtedy będzie łupca, tanka. I powiem co dalej. Jeżeli wy będziecie starsze osoby, podjeżdżać pod mieszkanie, to jest kamery, ale wy w kamery się nie boicie, to ja inaczej zrobię, że to, co jest, podjeżdżacie i robicie zdjęcia, to będą wrzucane wasze numery telefonów. Choć zakaz, ale ja ten zakaz nie będę przestrzegać i będą wrzucane numery telefonów. I niech wasi koledzy, kolega do kolega zadzwoni. Menel do menela niech zadzwoni. Tak. Niech posmakuje te dokuczanie. A jeśli ja wywącham, gdzie wy mieszkacie, jakie adresy, co adresy będę podawać. Tak. Bo teraz jest RODO, a ja te RODO będę w dupie mieć. Bo jak wy macie w dupie RODO moje, to ja was będę miał w dupie. I będzie bardzo ładnie. Jak kolega do kolegi zadzwoni, powie, a czy to Mirek, a czy to Franek, a czy to Gienek, i tak dalej. Tak. I powiem, przestańcie tego robić. Druga sprawa. To już chciałem zaapelować do Rafała. Rafale, obiecałeś, podniosłeś dwa palce, że będziesz przyjeżdżać. Gdzie te przyjeżdżanie? No dzisiaj będzie pewnie, poniedziałek. Nie wiadomo, czy będzie. Ale ja powiedziałem, żeby codziennie przyjeżdżał,
o godzinie 15. Gdzie te 15 i nie ma ciebie? Chcę zaapelować do ciebie, ażeby zrozumiał raz na zawsze, że 15 masz być u mnie. A jak nie, to będzie łup czasanka. Bo za ten dni, co nie przyjeżdżałeś, to będzie łup czasanka tobie. A wiesz, jaka pomalutku zaskakuje, raz już był łup czasanka dla ciebie, tak dostałeś, aż łzy polecieli. Tak samo i ponownie dostaniesz, że nie tylko łzy, ale może polecieć farba. A to z ciebie. To jak ty tak straszysz, to po co on ma tu przyjeżdżać? Nie. Ja nie straszę. No jak? No, jeżeli on by przyjeżdżał, ja go proszę na razie. No ale to nie jest jego obowiązkiem chyba, tak? Czy jest? Przepraszam bardzo, zaraz ty powiesz, że ja wymagam od jego, że na jego naciskam. Nie. On sam powiedział, no tak, Rafał, że nie ma nikogo do ciebie przyjeżdżać, to trzeba przyjeżdżać mnie i sprzątać. Tak, Rafale. Tak, musisz... Ja ciebie nie musisz, ale ja ciebie proszę, Rafale, żeby te obietnice, co obiecałeś i podniosłeś dwa palce, nawet powiedziałeś, że przysięgam. Dwa palce w natalce. To musisz spełniać. Musisz obietnicę spełnić. I co dalej? Jeżeli nie będziesz przyjeżdżać, to ci powiedziałem. Zajadę do ciebie, wezmę taryfę, zajadę i wtedy zobaczymy, co będzie. Co dalej? Jarek, do ciebie mam. No, dawaj. Dlaczego mówisz, że ja mam dużo roboty? Nie kłam, raz, dwa. Leżysz niedziela, to tak. Nie pojadę. Odpocznę. Do mamy pojadę. Nie należy się nawet gdyby. Przepraszam bardzo. No. Do rodziny pojadę. Nakłamiesz. Bólu. Bólu, proszę, masz. Bólu. Tak jak ci mówiłem. A zdjęcie można zrobić. Ale no zrobiłem. Nawet u Wojtka byłem. No. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To wszystko, co miałeś powiedzieć? Ale będziesz teraz jadł, jak nagrywamy? No. No to zjedz już ten kawałek. No. Ale powstrzymaj się, no. Co? To zjedz już ten kawałek, no ale... No kurde. Co przyjadę, to ty jesz. Już powiedziałeś wszystkie swoje? Tak. Rzeczy? Już? Co? No, żale i co jeszcze? No dawaj, dawaj jeszcze. No, ja wiem, bo ty do pracy. No? Na którą? Na 12. Także ty nie możesz komuś coś kazać, Krzysiek. Jeśli ktoś chce i ma czas, to do ciebie zajedzie, no. A nie, że ty chcesz. Jak to ty chcesz, ja nie rozumiem. Na parę minut... Może mogę w niedzielę wpaść, a niedziela jest wolna. Ale jak ja mam wolną niedzielę, to chcę odpocząć, chcę swoje sprawy załatwić, a nie siedzieć tutaj u ciebie non stop, no. O, dobra, bo zaczęło się jedzenie, mlaskanie, ciąkanie. Dziękuję za tą wypowiedź.